W dzisiejszym odcinku będę chował się na customie, który hostuje Ewela. Tym razem Ewela postanowiła, że odpali customa dla skinów farmerskich. Do tego odcinka wprowadzamy nowość, czyli 3 karty podpowiedzi. Każdym razem, gdy Ewela użyje karty, dostanie ode mnie podpowiedź. Ale Ewela musi pamiętać o tym, że jedna podpowiedź jest fałszywa, która nie wiadomo, czy udało mi się wygrać. Oglądajcie do końca, zostawiajcie łapy i zobaczcie, jak niewiele brakuje do 300 tysięcy. Także subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. No i oczywiście pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. Few moments later. W dzisiejszym odcinku znowu hostuję turniej, ale tym razem dla farmerów, którzy będą musieli w tej grze używać kur. Każdy z graczy będzie musiał mieć do danej strefy nad sobą kurę, a dopiero na samym końcu będą mogli się oni bić. No i oczywiście moim zadaniem jest śledztwo i odgadnięcie, z którym skinem gra Rafa. Oczywiście moim zadaniem w tym odcinku jest wybrać skina, który odpowiada temu customowi. No i ja mam taki jeden skin, który jest tutaj. Wydaje mi się, że Ewela nie będzie miała zielonego pojęcia, że to jestem ja. Także ubieramy sobie dokładnie tego skina. Jeśli chodzi o zbieraki też coś fajnego ubierzemy, bo mam bodajże... Też musimy tak zrobić, żeby Ewelę trochę zmylić. Jeśli chodzi o lotnie, o wszystkie inne zostawimy sobie w ten sposób. No mam nadzieję, że ten odcinek nie skończy się dokładnie tak. No i zobaczmy, jakie tutaj skiny zostały wybrane. I z tego, co widzę, to kurczaczki. Także naprawdę będzie dzisiaj dużo kurczaczków, bo nie dość, że kury nad głową, to jeszcze pewnie większość będzie takich skinów. Ej, to będzie custom chyba tylko dla kur. Mojego skina możecie już zobaczyć. Nie wiem, czy Ewela jest gdzieś tutaj z boku. Te skiny mają właśnie odpowiadać skinom farmerskim i mój chyba idealnie się w to wpasuje. Czy Rafał ma w takim razie skina farmerskiego? W ogóle ja tutaj będę miała ciężkie zadanie, bo z tego, jak widzieliście, tu bardzo dużo jest kurczaczków. Ja oczywiście lecę, podkładam się i obserwuję. Pierwsze, co muszę sobie załatwić, no to oczywiście są tu spajderki, żeby fajnie sobie wszystko zbierać. Spajderki już mam, można powiedzieć. I zbieramy szybko macy, nie macy, no i musimy sobie znaleźć tak samo kurę. Co nie będzie proste, ponieważ mamy 70 osób w lobby i jeśli... No nie wiem w ogóle, czy jest tyle kur. Najwyżej kogoś poproszę i mi tam kurę odda. Kto mi odda kurę? Rafał chyba zapomniał, że ja siedzę obok i już wiem, że będzie miał w swoim deku spajderki. Dzięki, Rafa. Także Ewelinę bardzo łatwo wkręcić. Gratulacje, Ewelina. Można powiedzieć, że już mam kurę, albo nawet dwie, albo nawet trzy. Ewela, jak myślisz? Mam kurę, czy nie? O, nieładnie, bardzo nieładnie. Ja właśnie teraz zginęłam i biorę się za obserwowanie. Ja mam już pierwszą tutaj osobę i jest to kurczaczek, ma spajderki. Czy Rafał będzie grał kurczakiem? Wydaje mi się, że nie. Jak będzie gdzieś jakiś skin farmera, to wydaje mi się, że Rafał może właśnie, bo jak zauważyliście na początku, ja mam takiego skina farmerkę. Kupiłam go razem z Rafałem w tym samym dniu i on miał farmera, a ja miałam farmerkę i właśnie wydaje mi się, że on tego farmera dzisiaj wybrał. I jaki kozacki skrzydła tego skina. Kozacko to wygląda, latający kurczak. Mogę ci, Ewela, tyle podpowiedzieć, że mam aktualnie kurę na głowie. I w ogóle właśnie, od dzisiaj wprowadzimy sobie 3 karty podpowiedzi i jedna karta będzie fejkowa. Także widzowie, tutaj się pojawiają teraz 3 karty dla Eweli i będę mógł Eweli 3 razy podpowiedzieć. Pierwsza karta będzie mocną podpowiedzią, druga karta będzie średnią, a trzecia będzie fejkową. A przejdźmy jeszcze do najważniejszego, czyli do nagrody. Co wygrywam, jak odgadnę? Oczywiście mam czas do top 10. Jak zostanie 10 graczy, to muszę już odgadnąć, którym skinem gra Rafał, ale co wygrywam? No Ewela, wygrywasz w końcu odcinek, nie? Bo wszystkie jak na razie przegrywasz. A wy widzowie możecie zostawić łapkę w górę tutaj za dobrą odpowiedź dla Eweli. Jaki Rafa! Ja teraz mam tutaj lamę. Lama mi się też mega kojarzy farmersko, ale farmersko tylko pod względem Fortnite'a, bo teraz jest ten taki domek, jest ta taka zagroda i tam właśnie jest lama. I to mi się tak mega z jakąś farmą kojarzy, nie wiem czemu, ale tak mam. I teraz mamy tutaj kogoś, kto ma spajderki, ma tutaj tą pompę. Rafał tej pompy nie lubi, tutaj ostre takie raczej ryby, tych jeżynek, czy jak to się tam nazywa, Rafał nie zabrał. Ale lećmy dalej. Nie wiem czemu, ale teraz mi tutaj pokazuje nikt tej osoby. Mam nadzieję, że tutaj mi się coś nie zbugowało, ale w razie W ja sobie tutaj coś przygotuję i specjalnie tutaj sobie na róg zawieszę, żebym nie widziała niku, ale tak mi się wydaje, że tylko ta osoba mi się tutaj zbugowała. Mamy kurczaczka, który na razie nie ma żadnej broni, tylko ma leczenie. On może myśleć, że tylko kury może mieć. Ewelina, ja myślę, żebyś sobie już zakryła ten ekran tam u góry, dobra? Okej. Żeby nie było problemu, bo zaraz możesz wjechać na moją postać. Być może już jesteś na mojej postaci. Ja zmieniłem sobie nick, a ty o tym nie wiesz. Trzeba trollować, wiecie o co chodzi. Robię zdjęcie nawet, żeby tutaj wam udowodnić, że tak było. Rafał, to da to na odcinek. Teraz będę miała trochę ciężej. O, mamy pierwszą osobę, która leci na kurze, ale ta kura mu się coś zbugowała. I tak trzyma. Ma rękę w jej zadku, że tak powiem. Nie powtarzają nam się osoby, także nareszcie odcinek, gdzie jest tak, jak powinno być. Czyli będę, mam nadzieję, już mogła obserwować wszystkich. Mamy tutaj gościa, który ma 2 pistolety. Nie wiem, po co mu 2 pistolety. Ma tutaj shotguna, AWP i wydaje mi się, że Rafał w ogóle by tak nie wybrał. Zostaw tą kurę.
Zostaw tą kurę, gościu. Dokładnie tak. Zostaw moją kurę. To jest moja kura tutaj. A tutaj u mnie ktoś sobie kurę zamknął w domu i ciekawie, czy ją znajdzie teraz. Czy mu zamknął. Zapomniał zamknąć drzwi, ale przynajmniej teraz już ma normalnie kurę w swoich rękach. Ej, no chłop mi ukradł kurę. No co jest grane? No dobra, możesz nosić ją za mną. Później mi ją oddasz. Mamy tutaj naszego kurczaczka, którego już chyba obserwowaliśmy, także tutaj chyba się za bardzo pochwaliłam za wcześnie i chyba jednak dopiero mogę parę osób obserwować, ale na pewno za chwilkę mi wczyta. Na razie nie widzę tutaj kandydata z takiego, którym mógłby być Rafał. Byku, tylko nie chodź za mną, tylko tak, wiesz, gdzieś niedaleko, żeby Ewela się tutaj nie zorientowała. Także ja mam jednego pomocnika. Bardzo dobrze. Jakich pomocników właśnie na te odcinki potrzebuję? Nie, żeby mnie tu dojeżdżali, tylko żeby mnie pomagali, nie? Tutaj mamy znowu naszego kurczaka, który nie zbiera w ogóle broni i on próbuje wygrać samym leczeniem. Zbiera całe leczenie, jakie się da, ale nie ma kury na razie. Nie mogę powiedzieć, co mam, ale mam coś fajnego. To można powiedzieć, że bardzo pasowało do odcinka. Lamy. Rafał ma lamy. Skowaniec. Rafał ma lamy. Ja tutaj niestety mogę tylko 5 osób chyba tak około obserwować. Mamy tutaj gościa, który kampi sobie w krzaczku i idealnie się dopasował do swojego skina. Ja tylko przypominam, żebyście szukali sobie kur, bo każdy musi mieć kurę na głowie do strefy, do której powiem, że trzeba mieć kurę, więc dopóki jeszcze nie powiem, no to miejcie ją. Oczywiście mojego pomocnika zwalniam z posiadania kury. No bo jakby nosił dwie, to się tak nie da zrobić. W ogóle ja zapomniałam o tym, że niektórzy mogą mieć złote albo fioletowe kury nad sobą. Także Rafa, szukaj takiej kury, dobra? Fioletowej albo złotej i to będzie dla mnie wtedy podpowiedź. Możesz wykorzystać kartę podpowiedzi już, jak chcesz. Tylko teraz, tutaj pytanie, czy jak ktoś ma fioletową kurę, czy nie skusi się, żeby ją tutaj porobić, żeby mieć jakąś fioletową broń. Ale Rafa, powiedziałeś, że mam podpowiedzi, także ja teraz wykorzystuję pierwszą podpowiedź, najłatwiejszą. No to zadaj mi pytanie jakieś. A, zadać ci pytanie. To moje właśnie pierwsze pytanie, czy masz zwykłą kurę, czy z jakąś ekskluzywną? Zwykłą. Będę miał zwykłą kurę. Na pewno będę miał zwykłą kurę. Ha, czyli nie masz jeszcze? Nie wiem. Już po karcie podpowiedzi. Dobra, ale jak teraz miał kłamałeś, czyli jak będziesz miał kolorową, to musisz ją wywalić, bo musisz mieć zwykłą. Co? Tak. No dobrze, dobrze, dobrze. Masz rację, Ewelina. Ja tutaj obserwuję kurczaczka, który jeszcze nie ma kurki, ale ma 4 rybki. Byku, ej, byku, weźże te ryby. Weź te ryby fioletowe. Przydadzą mi się na później. Rafał teraz gra z kimś, kto jest, chodzi koło niego, ale teraz akurat przyłączyłam i myślałam, że to będzie on, bo tutaj stał jakiś skin obok, ale tutaj są 3 skiny, bo oni jeszcze nie mogą się bić, ale to na pewno nie on. Ja dopiero zauważyłam, że dopiero mi się mam odblokowane to obserwowanie wszystkich, jak dopiero ktoś zginie, także poczekamy po prostu. Po mojemu pomocnikowi kura zmiała. Byku, weź tą kurę, lepiej ogarnij, bo jak jej nie będziemy mieli, to będzie lipa. A wy macie jedną kurę na dwójkę? No. To XD. Byczku, tu masz rzeczy. Jak chcesz sobie, to weź. Jakoś sobie poradzimy z tym. A jak wy macie zamiar się później bić, jak macie kurę w rękach? No, trzeba ją wyrzucić sobie do boksa po prostu. Jak ktoś kogoś będzie podjeżdżał, trzeba mieć kurę. Na pewno jeszcze kolejne strefy trzeba mieć kurę. Ja powiem, kiedy one nie są obowiązkowe. Ale to w sumie ty, Ewela, mówisz do kiedy. Bo to przecież to jest twój custom, nie mój. Ale wyobrażasz sobie to, jak na końcu jest tyle kur w strefie, to ciekawie ile osób kury porobią. Czy będzie w ogóle taka osoba, która zginie od kury? Pewnie będzie. Ewela, czy wszyscy mają kurę na głowie? Sprawdź. Sprawdźmy, ja mogę tylko na razie 5 osób obserwować, ale mamy pierwszą osobę, która ma kurę tutaj, ej, on miał kurę i co? On strzela do kury! Ktoś mu podwędził kurę i on teraz na złość chce mu porobić tą kurę. On zabrał mu tą, ukradł mu kurę! Ja chcę mu zabić tą kurę! No ten, przez to, że mu ukradł! Dobra, możemy się bić od teraz, także 3, 2, 1, go! Dobrze, że ja dzisiaj mam pomocnika, to mnie bardzo zadowala. Niestety mieliśmy tutaj małe komplikacje, pary kur zostały tutaj, zostało zlikwidowanych, ale Rafał kazał sprawdzać, czy właśnie tutaj są kurki. Tutaj niestety jedna osoba nie ma kurki. Tutaj też ktoś samochodem jedzie, też nie ma niestety kurki. Ty! A ktoś... Gdzie jest mój pomocnik? To jest kurka, jest bagowana. Ej, te kury się bagują. I oni je za zadki trzymają. A jest mój pomocnik. Chodź, byczku, lecimy dalej. Chodź, chodź, chodź. Ewela się nie może zorientować, wiesz. Już coraz więcej... O, fioletowa kura tam była. Zamień sobie bananek tą na fioletową. Coraz więcej osób lata z kurami. Ktoś ją porobił, żeby mieć chyba fioletową broń. I jestem mega, mega ciekawa, jak to będzie wyglądać w ostatniej strefie, jak każdy będzie latał z kurą.
Okej, musimy chyba przejść trochę dalej. Robi się niebezpiecznie. Robi się bardzo niebezpiecznie, 45 osób. O, ktoś ma cały złoty dek. Złoto mityczne, ja. Jest to kura, ale nie ma kury. Ma kurę! Co za gościu, wiesz co tu gościu zrobił? Zbudował sobie wieczko, zaunął tam kurę. Teraz wziął pizzę, wrzucił tą pizzę do kury. Siedzi sobie z kurą i z pizzą. A czemu ta kura go nie dziobie? Przekupił ją pizzą, skubaniec. Nie mam pojęcia, ale boję się trochę. Robi się nieciekawie. A wy się już możecie bić? Tak, jeden leży. A masz swoją kurę, Rafał? Tak, ja mam oczywiście, że mam swoją kurę. W takim razie ja już szukam Rafała. Na razie nie widziałam jakiegoś skina, który się wyróżniał. Albo kury. A tutaj zamiast brać tą kurę ze sobą, czy on ma kurę tutaj? Nie ma kury, to zamiast ma fioletową kurkę. Dobra, dobra, przepraszam bardzo. Ma kurę, pokazał chyba nam specjalnie, że on tam na samym dole trzyma. Ty, a gdzie jest mój ziomek z kurą? Rafał nie ma kury. Dobra, już można nie mieć kury, widzowie, bo ja straciłem kurę. Nie wiem, jak to się stało, ale jest mi przykro z tego powodu, Ewelina. Co teraz? Czy ja się dalej liczę? No nie wiem, ale w takim razie chyba idę obserwować i idę szukać. W ogóle ja muszę zobaczyć tutaj, podglądnąć, ile osób zostało. 35 osób zostało, więc ja muszę się pośpieszyć i obstawić, którym skinem gra Rafał, ale na razie same kurczaki, same jakieś takie, no same kuraki, no ja nie wiem. Johnny Wick, no to myślę, że nie wybrałeś takiego skina, bo przecież to on się... A coś ty! Czy on się nie kojarzy z farmą. To ma Johnny Wick do farmy. W życiu bym tak nie wybrał. Jest tu lama jakaś taka. O, tutaj shotgun, ale i tak ma złotego shotguna. Skin ten groźnie wygląda. Czy tutaj... kurka jest, czy została wypuszczona? Już nie trzeba mieć kurek, bo niestety Rafał złym farmerem jest. Ktoś mi wyeliminował mojego ziomeczka, no. A tutaj ktoś siedzi dalej ze swoją kurą. Cieszyłbym się, jakby się ludzie na mnie nie fokusowali. Mamy tutaj żelka, myślałam, że to może być Rafał. Ma tutaj skarb wykopany i tutaj jeszcze drugą mapę i myślałam, że to jest Rafał, ale chyba raczej tak mi się wydaje, że nie. Tutaj jakieś było teamowanie, tutaj jakieś dwa kurczaki się steamowały, grają razem. U mnie źle to wygląda, dlatego że zostałem... mocno obity. A u mnie się dwa kurczaki steamowały. Dwa kurczaki? A być może to jestem jednym z nich. Ale zostały właśnie one porobione przez koguta. Czy teraz masz piosenkę w głowie Miała baba koguta? Tak, właśnie cały czas. Nie wiem dlaczego, no. Ciężki odcinek, bardzo ciężki odcinek, ponieważ wszystkie tutaj skiny to Johnny Wick, jedyny taki skin, który, ale wątpię, że Rafał by nim grał, a tak to same kurczaki. Ta lama, tutaj żelek. Pierwsza tutaj krótsza babeczka. Wątpię, że Rafał go wybrał. Ale mamy tutaj jakieś nowe osoby. Pierwszy raz jakiś taki kurczaczek. No ja mam przypał. To na pewno nie ta Rafał w takim razie. Ja mam duży. Tu też wątpię, że ktoś ma przypał. O, tutaj kitek taki. Z farmą się kojarzy, więc Rafał mógł go wybrać. Mówił, że nie ma leczenia. Sprawdźmy, ile osób jeszcze zostało. Siedem osób jeszcze mi zostało. Nie wiem jakim cudem, ale ja żyję, Ewela, jeszcze. Czy to jest Rafa? Bardzo mało życia ma. Pierwszy raz taki skin. Powiedział, że mega się z farmą kojarzy. Więc taki kogucik na pewno się z farmą każdemu kojarzy. Dużo złotych broni, zero amunicji. To mi się wydaje, że to może być Rafał. Zobaczmy, ile jeszcze zostało. 6 miejsc jeszcze mi zostało. Skin taki, kino w takiej oliwki. Nie wiem, czy Rafał by wybrał taką oliwkę. Ja w życiu. Przejdźmy sobie tutaj szybko jeszcze po osobach. Czy mi wczyta jakąś nową? Tutaj gościu dalej z kurą siedzi. Jedyny chyba. Żelek na drzewie, tu babeczka. No wydaje mi się, że tamten skin to będzie Rafał. Będę jeszcze tutaj sprawdzała, czy mogę zmienić zdanie, ale zostały 3 osoby i muszę już podjąć decyzję, który skin to Rafał. Jaki fart. Jaki fart. To nie jest chyba Rafał, ale już mi ile osób zostało? 10 osób, także no muszę już obstawić, także obstawiam, że to jest Rafał. Ale wydaje mi się, że nie. Słyszałam, że tam Rafał strzela, a on wtedy przyciągał. Ale w sumie to wtedy klikanie. Ale Rafał coś tam ostro klika w myszkę. Także wydaje mi się, że to nie jest on. Rafał, kartę podpowiedzi! Ja nie wykorzystałam! Karta podpowiedzi jest taka, że jestem kurą. Kurczakiem? Kogutem? Może być fejkowa podpowiedź. To jesteś ty. W takim razie. To znaczy, który? Ty. Kogut. Jesteś pewna? No już nie mogę zmienić zdania, bo 10 osób zostało. Mniej niż 10 chyba, ale zerknę. 9 osób, także Rafał mnie wyśmiał, czyli to nie ty. Ty pewnie jesteś zwykłym kurczakiem takim, jak wszyscy wybrali. Nie, no jestem kurą, po prostu tyle. Nie jestem kurą, dlatego nie musiałem mieć kury, widzowie. Rafał, ty tak się śmiejesz, że masz 28 HP? Plus 44 potki? Ja mam więcej. Ile zostało osób? 7 osób zostało. Czy ja już mogę ściągnąć zeszyt? Mogę. Możesz. Akurat tutaj anonimowy jest, nie widać niku, także ja tutaj sobie jeszcze nie zdradzę, czy to jest Rafał, czy nie. To brzmiało, jakby to mógł być Rafał.
Bo akurat jest dojeżdżany przez wszystkich, nie? Dobra, kura żyje. Nie wiem jak, ale... Ja też nie wiem jak. Czyli to Rafał, czyli wygrywam. Rafał nie ma nic do leczenia. 17 to nasza szczęśliwa liczba. A ty masz tyle HP, więc dajesz to. Ajajaj, no to była ostatnia możliwość, co mogę zrobić. Czyli odgadłam w takim razie i byłeś tym kogutem. Jakim kogutem? A kim byłeś? Nie, no to byłem ja, to byłem ja. Myślałem, że cię jeszcze, wiesz, sfejkuję kartą. Aha, że niby jesteś kurą, a nie kogutem, tak? A to były piskleczki tamte, kurczacz. Spadł na dół się, jaką on ma presję. Widzisz, jak on jest zestresowany? Jak on nerwowo buduje? Nie, no on dobrze po prostu buduje. Nie, no dobra, jednak zmieniam zdanie. OPR Player wygrał.